Szczęść Boże, coś wam powiem. Przyjaciół mamy niewielu, bo żeby ktoś się stał moim przyjacielem, musi być wypróbowany w różnych sytuacjach, kiedy będzie mnie wspierał albo odwodził od głupich pomysłów i działań. A w odniesieniu do Boga, On nie robi takich sprawdzianów. Niezależnie od naszej kondycji duchowej, nazywa nas przyjaciółmi swoimi. Nie chcę, żebyśmy byli sługami i wykonywali wszystko z obowiązku. Modlili się, chodzili do kościoła, czytali Pismo Święte. Powiedzenie mówi, że z niewolnika nie ma pracownika. Tak jak ze sługi nie ma przyjaciela. Sługa będzie przytakiwał, będzie się zgadzał, ale przede wszystkim będzie obojętny na różne rzeczy. Jak stwierdza papież Benedykt XVI, w śmierci na krzyżu dokonuje się przeciwstawienie się Boga samemu sobie. To właśnie na krzyżu można kontemplować ową prawdę. Z niego bierze początek definicja, czym jest miłość. Patrząc z tej perspektywy, chrześcijanin odnajduje drogę, jak żyć, jak kochać. Krzyż jest doskonałym świadectwem, że Bóg nie żartuje z nas. Nie podpuszcza w żadnym momencie, by sobie z nas zakpić. Jego słowo jest pewne, prawdziwe i niezawodne. To my zawodzimy, bo zapominamy o tej relacji. Zapominamy, że kiedy człowiek człowieka kocha, to stara się być wierny i robi wszystko ze względu na drugą osobę. Dziś Pan zaprasza nas do tej braterskiej miłości, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Zaprasza nas do konkretnej postawy, która nie może być udawana. Bóg nie kocha nas za coś, jak to czynią ludzie. Kochają za sławę, za majątek, za intelekt, za wygląd. Bóg kocha nas tylko dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. Przecież kochać to dawać życie. Życie mamy od Boga, którym On obdarzył nas przez miłość naszych rodziców. Warunkiem do owocowania miłości jest obumieranie, a więc rezygnacja z siebie. Niewiele możemy zaproponować Bogu w zamian, bo nic z tego, co posiadamy, Jemu nie jest potrzebne. On chce tylko i wyłącznie nas samych, naszej radości i smutku, naszej siły i słabości, naszej wiary i niewiary. Co byśmy w Nim złożyli nadzieję? Papież Grzegorz Wielki, rozważając ten tekst, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich, zastanawia się, czy my mamy taką możliwość, by zrealizować to słowo. Czy my mamy wystawiać się na śmierć, by komuś się przypodobać? Nie. Papież odpowiada, rzadko bywamy wzywani do oddania życia za bliźniego. Ale wszyscy, i to na co dzień, jesteśmy wzywani do postawy miłosierdzia. Do poświęcenia naszym bliźnim swojego serca, swojego czasu, niekiedy pieniędzy. Do tego dodajmy, że postawa prawdziwej miłości jest bezinteresowna. Doświadczając miłości Boga, zobaczymy jej owoce w miłości bliźniego. I w drugą stronę także to działa. Chrystus swoich uczniów i nas traktuje jako ludzi wolnych. I może się nam wydawać, że to my poszukujemy Jego obecności w naszym życiu. A prawda jest taka, że to On wpierw poruszył nasze serce, wybrał nas i oddał za nas swe życie. Nie ma sprzeczności między wolnością, miłością i posłuszeństwem Bogu. Bóg stworzył nas wolnymi i zdolnymi do kochania. A to jest największa cecha naszego człowieczeństwa. Wolność, którą nam dał Bóg, służy do miłości. Poszukujmy więc tej właściwej drogi, by przypadkiem nie odrzucić planów Bożych i pójść drogą, na której nigdy nie będę szczęśliwy. Z Panem Bogiem.